Gra o Tron to obecnie najpopularniejszy serial. Nie jest on jednak w 100% wierny swojemu książkowemu pierwowzorowi. Dziś przedstawiam Wam 10 różnic między książką a serialem. Miejsce 10. Rut Greyjoyów posiada wiele ważnych postaci, które w książce otrzymały całe rozdziały. Twórcy serialu przez 5 sezonów nawet o nich nie wspomnieli. Miejsce 9. Branowi Starkowi pomagał w poszukiwaniu trójokiej wrony Zimnoręki. Postać niezwykle tajemnicza i budząca różne spekulacje u czytelników. Serial HBO nie wyjaśni, kim jest owy bohater, ponieważ wcale się w nim nie pojawia. Miejsce 8. Stannis Baratheon został pokazany w dużo gorszym świetle, niż przedstawił go Martin. Najlepszym przykładem jest świetna scena, w której ten morduje swoją córkę. Niestety, w oryginalnej powieści nie miało to miejsca. Miejsce 7. Król za murem na ekranie spędził dokładnie 7 minut, przy czym w pierwowzorze stanowił jedną z kluczowych postaci. Rozmowa Jona Snowa z władcą, którą filmowcy pominęli, była jednym z najmocniejszych punktów całej opowieści. Miejsce 6. Ramsay Snow pojawia się w serialu bardzo późno. W książce jego postać posiada dużo dłuższą i ciekawszą historię, w której Benkart staje się jednym z najlepszych sług Tyjona. Miejsce 5. Twórcy zdecydowali się wybielić kilka z postaci. Na przykład książkowy Tyrion pożądał Sansy, a wiele z morderstw przypisywanych Joffreyowi dokonała jego matka. Miejsce 4. Loras posiadał bardzo duże rodzeństwo. W wersji telewizyjnej zmniejszono je do jednej siostry. Dzięki temu można było bardziej zwrócić uwagę na homoseksualny problem mężczyzny, który uniemożliwiał przedłużenie rodu. Miejsce 3. Sansa Stark w książce nie poślubiła Ramseya Boltona, ale najpierw Tyriona, a następnie Littlefingera, który zamordował Lisę, co akurat zostało w serialu pokazane. Miejsce 2. W książkowej wersji nigdy nie dochodzi do spotkania Tyriona i Daenerys. Karzeł wraz z Mormontem trafiają na służbę do drugich synów, a nie do Smoczej Królowej, jak to było w serialu. Miejsce 1. Zdecydowanie jedna z najciekawszych scen w serialu to zaślubiny oraz noc poślubna Ramseya Boltona i Sansy Stark. W książce miało to miejsce, jednakże czarny charakter nie poślubił Sansy, ale jej siostrę Arię, a dokładniej młodą dziewczynę, która się podawała za jedną ze Starków. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów, równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!